Hej, cześć, witajcie moi drodzy w piątym odcinku z Gothica 2 The Returning. Mam wrażenie, że jeszcze tutaj obywatele Corinis śpią, nie wszyscy, ale jakaś część śpi, nie będziemy ich budzić. No chyba, że... No tak, mamy jeszcze godzinę, patrzcie jaką, jest godzina... 3:15, to jest też jeszcze późno, ale jest też jasno, więc tu już chyba mi się nie opłaca spać w ogóle. W ogóle coś nowi doszli tutaj, jakiś Maxi King, kurczę, pieprza batony, nie, bardziej jara zioło, jointa. Ulf, to jest ta laska, która mówi do mnie odwal się, ten jest małomówny. No nie wiem, od czego by tu zacząć? Herolda nie ma. Nie, jest i nie śpi. Tylko stoi i się patrzy chyba na siebie. No co by tu zrobić? No ja... Mnie się kończą pomysły. Tu powinien gdzieś siedzieć właśnie ten koleś, jak mu tam było. Boże, już chyba zapomniałem kompletnie. Ten, co mi dał Glade. A, no niestety nie przypomnę sobie. Tu mamy tego pirata, tu jest strażnik miejski. Tak, wybaczcie, że nagrywam trochę późno tego Gothica, ale nie chciało mi się wcześniej, dlatego teraz uznam, że będzie lepiej tak pod wieczór. No nie, ten gość pewnie gdzieś jest tutaj w tej gospodzie, dlatego nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko z nim pogadać, jak znajdziemy oczywiście w tym tłumie. Tu jest ta Sara. A Kantar właśnie, o niego mi chodziło. Nie, o, yo, madafaka, tak wiem. Przysługę. Wiemy. Pora, żebyś spłacił swój dług. Spoko. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. Dobra, dobra, spokojnie. Nie ma sprawy. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie, chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem. Więc nie próbuj mnie oszukać. Spokojnie, madafakerze, ja ci pomogę. Mogę jeszcze z tobą pohandlować, bo chciałbym wiedzieć, co mam na sprzedaż i co mógłbym od ciebie kupić, ale za bardzo to znowu tu nie mam nic takiego. Co bym mógł ci jednak... Chociaż tu mamy piłę, która jest bezużyteczna dla mnie. Młotek też. No, takie rzeczy mogę sprzedać, to mi się przyda kiedyś. Czaszka jest bezwartościowa, to nawet mi się nie opłaca. Dobra. To w sumie nic tu już nie ma takiego. Ja oczywiście jestem biedny, bo tylko mam 100 ponad monet. No, tu mamy Sarę, którą możemy teraz oszukać. Dzień dobry, dzień dobry. Jak idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Aha. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. A co mnie to interesuje? Cieszę się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. A wiesz, że to nie jest mój problem. Dobra, o, jakie ty masz tu bronie. Aż bym je wszystkie kupił, powiem ci szczerze, tylko że właśnie jestem biedny. Ma sporo pochodni. Dobra, w pizdu. Gdzie to jest? Gdzie jest ten list? Dobra. Wiesz, masz taki bon na zakupy. 50% rabatu na wszystkie rzeczy. Na biustonosz i majciochy też. Więc polecam się na przyszłość. Kłaniam się aż po same kule. Na razie, cześć, yo. A teraz ona ma już tak naprawdę w pizdu kłopotów. I już idziemy do André. No, ona już jest skończona. Jakiś deszczyk leje. No, sika Menel. A jak dużo sika, to powoduje deszcz. Okej, okay, tu André stoi cały czas.
Yo. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Spoko. Co cię do mnie sprowadza? A co cię to interesuje? Najpierw to ja chcę właśnie to zrobić. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Właśnie. Sara sprzedaje broń Onarowi. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. Każe ją aresztować. No, dziękuję. O to chodzi. Mogę jeszcze odwiedzić więźnia? Jeśli mogę. Te lagi. Oj, coś szczerze, chyba ruski się kłania. Нужно пройти... No, wiedziałem. Хорошо. Хорошо, dobra. Nie ma sprawy. Daj mi moment. Słuchaj się. A, muszę drzwi specjalnie otwierać. Nieźle. O, siema! Jak tam? Ty, jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. Gdzie? To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie i tego cholernego Kantara. Niech dosięgnie was gniew Inosa. Tak, gniew twojej starej. Kurczę, już tam. Won mi, do kąta. I milczeć. Kurde, gniew Inosa. A chcesz, żebym ci ten nóż wsadził, nie powiem gdzie? No chcesz? Ja mogę drzwi otworzyć i ci kurde nakopać, jak chcesz. Bardzo chyba prosisz się o to, nie? No dobra, ale baby nie będę bił. A to odczytam? Czy to jest w ogóle tylko taka pierdółkowata interakcja? Właśnie, tak myślałem. Okej, wychodzimy stąd, z tych lochów. Nie mogę mu pomóc. To nic nie wskuram. Ona niech sobie tam kibluje, a ten czemu nie czyta? The fuck? Dobra, wszystko rozumiem. Pogadamy sobie jeszcze z Lordem André. A chociaż... Nie. Pisaliście też w komentarzu, że... Czy mógłbyś zostać paladynem, ale ja już powiedziałem swoje. Idę na maga ognia. I koniec, kropka. Nie będziemy się wdrażać w zbyt prostą ścieżkę. Czego? Aha, fajnie, że tu Boltan siedzi. Nie, naprawdę, ślicznie. Tylko czemu nie siedzisz tam, gdzie trzeba? Może ma przerwę na KitKata. Dlatego chyba siedzi tutaj. Dobra, mamy godzinę już, powiem wam, piątą praktycznie, więc już nie jest aż tak źle. Lol. To drzewo dziwnie wygląda. Nie ma co. Kto wyciąga miecz? Jakbym coś złego zrobił? Idziemy z powrotem do tego Kantara. I po prostu oddajemy tą misję. On będzie z nas dumny. I pewnie dostaniemy jakąś nagrodę. Dzień dobry, to Baltram. Tak, Kantar, wstajesz. Dobra. Właśnie. Dobra robota. Oh yeah. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. Dobra, ja cię zapamiętam na przyszłość, a teraz muszę spadać. Ty jeszcze możesz się położyć, chociaż wszyscy wstają. Jora. Abuin. Czekaj, to jest tutaj Hakon. Może Jora jeszcze, no. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Co ty nie powiesz? Czy ja ci wyglądam na jakiegoś kradzieja? No dobra, latam od 5 odcinków goły, z kiecką Paris Hilton, z nożem jakiegoś Downa. No ale to nie jest powód, żebyś mnie jeszcze złodziejem nazywał. Dobra, pomożemy ci. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Mhm. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. No na co? Chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Ale stękasz, pomożemy ci. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Ha?
A czemu niby miałbyś to zrobić? Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Niech ci będzie. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi nie będę go czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Super. Okej, idziemy. No mamy kolejne takie proste zadanie. To nie jest jakieś strasznie ociążałe zadanie, tylko po prostu mamy dorwać jednego kretyna. I on sobie gdzieś tu jest, nie? Czekaj, tu go nie będzie. Gdzieś właśnie będzie tam. No to ten pod latarnią. Czeka, aż go wydymają. Dobra, to jest on. Dobra, po tobie. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Te, ucieka mi. To czemu mi to nie działa? A, dobra, teraz. Już go gonię. Te, kurde, uciekasz mi. Nie ma. A ja zrobię takie coś i cię wykiwam, pizdo. Aha, mam cię. Byłem szybszy, gamoniu. Mam cię. Czego ode mnie chcesz? 3 złote. Ukradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Mandat, przyszedłem, proszę. Ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... No właśnie, i... Idziemy stroną zła, więc... Zasługuję na udział. Trudno, wygląda na to, że nie mam wyboru. The fuck? Podzielimy się po połowie. What the fuck? Właśnie, dawaj wszystko. Nic dla ciebie. O nie, oddasz mi wszystko. Postanowiłeś mnie obrobić do cna. A bierz sobie całe złoto i zostaw mnie w spokoju. Jeszcze cię wydam straży, powinienem, wiesz? Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic. Zostaw mnie w spokoju. A właśnie. Dlaczego miałbym chcieć to zrobić? W mieście dobrze jest znać pewnych ludzi i zawsze stać po ich stronie. Mogę szepnąć dobre słówko na twój temat tu i tam. Reszta zależy od ciebie. Wiesz co, w dupie mam takie twoje dagany, nie? Idziesz za kratki, no. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. I co mi z tego? O, ten to jeszcze chyba boi się. Daleko uciekłeś, wiesz? Bardzo, naprawdę... Aż mi szczena opadła. Dobra, roślineczki. Mniam. Muszę znaleźć więcej tych serafisów. Najpierw trzeba tego gościa za kraty wsadzić. W kiciu sobie posiedzi najbliższych 300 lat, jak dożyje. I te, czemu ty ćwiczysz? No chyba nie ćwiczył od 30 lat walki mieczem, dlatego teraz chyba musi. Co zbyt daleko, jak chce z nim gadać. Chcę. Właśnie. Rengar okradł kupca Jorę. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto twoje pieniądze. Dziękuję, hajsy. Hajsy idą coraz wyżej. No puść mnie, kurde. Jeszcze będę skakał po twoich meblach. Te, czemu drzwi otworzył? A, no bo bol tam. Drzwi się zamyka, strażniku. Nie nauczyli cię tego... Okej, już wróciłem. Gothic się drugi raz ze mną bawi, wywalając grę. Współczuję mu. No cóż, stara gra to tak robi, no niestety. Zrobiliśmy parę misji. Jakiś kolejny idzie. Dziwne, czemu idzie spać.
Tak, bo żebym szybko pomijał te dialogi przed nagrywaniem, bo sobie zapomniałem oczywiście zrobić coś takiego jak save. No i widzicie, tak to się dla mnie skończyło. Muszę się bardziej ocknąć. Tu oczywiście pewnie też śpią różni ludzie. Poszukajmy jeszcze paru misji, bo szczerze mówiąc jeszcze mamy z 20 parę minut, aby się nagrało takiego materiału porządnego. Tu mamy jakiegoś Valentino. O, zrobilibyśmy ten eksperyment. Tylko nie wiem, czy to jest jeszcze odpowiednia pora, żebyśmy coś takiego robili. Najwyżej pójdziemy jeszcze do Ignaza po zapasowe te zwoje. O. Chciałbym teraz się jakoś tam przekraść. No kurde, wiedziałem, że się wyglebisz. Zrobił mi to na złość, widzicie? Taki potrafi być. O. Tu się jakoś da, zrobimy save'a. Bardzo potrzebuję teraz robić częstych save'ów, bo potem są problemy. No brawo, brawo, brawo. Ostro. Ostro jedziesz, normalnie bezi. O, tu jeszcze potrafię wskoczyć. Wskoczysz? Nie wskoczysz. No i tak się będziemy bawić. Ja tego nie chcę. Ale jak mi zależy na tym, żeby się włamać tam w jakimś swoim stylu, no to kurde, trzeba się jakoś tam przekraść. Czekajcie, zrobimy takie buty. O. I teraz spróbuj mi się wspiąć. O, dobrze. Ten o parkour. O, teraz ci wyszło. Robimy save'a. I chcę ukraść te wszystkie rzeczy. Ja mu nie odpuszczę tego. Najlepiej jakbyśmy pod X to zrobili. No i patrzcie, to jest właśnie to rozbrajające. Nacisnąłeś to X? Dobrze. Co robiście? No i, to, i taka będzie z nim robota. Aha, dobra. Teraz ino tylko upaść. No, upadnij. Te, no widzicie, widzicie, strażnik? Strażnik tak reaguje już teraz. Patrzcie, ten strażnik został jakoś dziwnie zmodyfikowany. Bo on teraz jakoś bardziej reaguje na to, czy ktoś się włamuje tam. No patrzcie, skubany, no kurczę, ma czujnik chyba w dupie, że zawsze reaguje na jakieś osobniki. No wracaj się, skąd przyszedłeś? Jeszcze się wspiąć po dachu dobrze nie potrafi. Wrócił? Ten strażnik się ze mną bawi. Skubany. Skupia się. On musi wszystkiego dobrze dopilnować. No jak nie. No, teraz będziesz taki hardy. Odłóż broń. Dobrze, panie. Ej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego nie wyglądasz. Się, no, aha, zamków. Nie otworzę tych zamków. Alarm! Fuck this shit. No to już mnie posiekał. Alarm! W zasadzie. Dobra. Takiś kozak. Hardcore. Ło. O, ale to taki upadek przeżył. Ty! Motherfuckerze. Teraz to mi gówno zrobisz. Nie włamy się tam. Nie jestem. Ty, spadł. Teraz to mnie będzie. Nie spadł. To jak to w końcu? Dobra, nie będziemy się z tym kretynem bawić, bo... Dobra, spieprzaj, gnoju. No jeszcze bym jakieś misje porobił, bo to taka nuda jest w tym Corinis, szczerze mówiąc. Tu jakiś obywatel, tu ten, tu tamten kretyn. No, ja bym porobił jakieś misje, tylko właśnie czekam na ten moment. Się trzeba zastanowić, co zrobić następnie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. No co ty? A może jednak dasz mi coś za darmo? Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. O. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż. No pewnie, że jakieś mam, mogę ci pokazać. Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. No tak, no ty już jesteś za stary, straciłeś cierpliwość, rozumiem. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. Spokojnie. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Super. Okej. Jeśli chodzi o te rośliny... Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, to nie na... Dobra, spoko. Rozumiem. Aleś ty naprawdę uczepliwy. Właśnie. Pokaż mi swoje towary. Co tam masz? O, masz antidotum. Tylko jeden kosztuje setkę. Mnie się hajsów za bardzo jakoś nie chce wydawać. O, pójdziemy zaraz do tego Vospera. Wykorzystać na naukę skurowania zwierząt. Tu skrzydełka. Od ciebie kupię flaszki. A ja ci mogę coś sprzedać, czy lipa? O, jeszcze raz muszę sprzedać te pierdoły. Tak jak powiedziałem, gra lubi mnie trollować. To tak bardzo, że to się w głowie nie mieści. O, dobra, możemy już w sumie iść. Tak, możemy. Mamy jakieś misje, ale teraz przejdźmy się do Vospera. Nauczymy się u niego tego skurowania zwierząt. I mam pomysł, pójdziemy na polowanie z tym gościem, całym jakby tam Bartokiem. Właśnie, chcę się uczyć. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Mam nóż. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Okej. Super. Okej, to idziemy teraz do Bartoka. I miejmy nadzieję. No co ty, Bezio, robisz? Chcesz się nadzieć na beczki? A! Jak mnie słońce oślepia. Ała, ała. Dobra już. Nie bądź taki brutalny, słoneczko. Pieprzone słońce. Dobra, mamy tu Bartoka. Zróbmy save'a. Tak będzie najlepiej. Już gadamy. Siema. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. To masakra. Vosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. No widzisz, hajsy masz. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Vosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni.
No, no niestety, takie czasy się nastały. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. No coś to tam znaczy, wiem. Umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? No dobra. Proszę bardzo. No to idziemy, panie. Idziemy. Chodźmy na polowanie. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. No to wygląda, dobra. Z Zawartokiem. Słuchajcie, mieszkańcy Korinta. Boże, Watras to ja. Czemu ty patrzysz się w tą stronę? The fuck? Nie zaprzestali wojny. Nieważne. Ziemia Danosa i płoną w nich gniew. No, jeszcze trzeba będzie z Watrasem pogadać. O tym też zapominam, widzicie. No to mamy co robić. Okej, okay, no to do lasu i już będzie masakra. A zrobimy save'a jeszcze jednego. Bo jakby się miało naprawdę stać coś niedobrego, to zawsze mamy save'a, gdzie nasz Bartek wróci do żywych. Znowu jedna z tych głupich bestii. O, dajesz mi exp. Zabijaj ich, dobrze. Ty mi tu przynajmniej dasz expa nieco. Nie, nic nie ma, dobra. Idziemy dalej. O kurde, tam mamy sporo wilków. Przydałoby się mu pomóc. Dobra, poszczelaliśmy z tego łuku jak jakieś... Te wytrzymały koleś. Ale łuk prosiłem. Nie no. Koleś tu wytrzymały jest, więc da radę z każdym bydlakiem. Czekaj, jeszcze jedna skóra. Może gdzieś wilka zgubiłem, tylko ja oczywiście nie patrzę. Nic nie ma. Dobra. A gdzieś więcej wilków? No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? A idziemy dalej. Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Dobra, save'a robimy. I zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Dalej. O kurde, cieniostwora. Te, ubił. No, no ten Bartek jest lepszy niż w Noc Kruka. Tam to kurde był cieniasem, a tutaj to nawet połowy HP nie stracił. A, koleś tu naprawdę szacun. Trafię? No ja w ogóle nie mam cela z tej broni. Ty! To on tu jeszcze był? Co za agent? Dobra, ale dużo expa dostaję. I tu się powinienem cieszyć. I tu zaraz będzie ork. Więc będziemy mieli... ja zabiłem. Dobra, weźmy tą broń jego. Orkowa pałka. Momento. O, ma jakąś wódę. Dość tego, wracam do miasta. Co? Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. O, no chyba żart. Zaraz za miastem. Jasna cholera. Ty, ja nie panikuj. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Ale chyba miało być więcej wilków, bo było tylko 5. Dziwne. To jeszcze nie przeszukałem tego cieniostwora. Tylko teraz sprawdzimy. Co tam ma przy sobie. Na pewno będzie skóra cieniostwora. To muszę być tego pewny. A, już go wziąłem. Tylko... Zakładam, że było więcej tych wilków niż tylko 5. Na pewno była tu cała 6. Tylko gdzie ten wilk teraz się podziewa, to ja nie wiem. Weźmy sobie te roślinki. Się one przydadzą. Bartek go już właśnie wraca z lasu do miasta. A, ciała już zniknęły. Ile mamy tych futer? No 5. Czyli brakuje jeszcze innej skóry wilka.
Ha, czyli gdzieś jeszcze będzie trzeba znaleźć jeszcze jedną sztukę wilka, żebyśmy mogli po prostu uzupełnić do zadania. A tam coś jest? O kurde, są zębacze. Nawet tam nie będę stawał do walki z nimi, bo zębacze to są takie bydlaki, że ci kurde pół dupy odgryzą. Tu mamy te całe polne bestie. Wilków nigdzie nie ma, na pewno. Kurczę, chciałbym zabić jeszcze tego jednego. Kurde, nie ma gdzie kupić skóry wilka, czy coś. No to mamy problem, widzicie. Chyba, że teraz mam pomysł. Wyjdę tam z drugiej strony miasta. O, Watras chyba już się ogarnął. Zaraz tą pogadamy. I zobaczył spokojnie, że prysła równowaga między ładem i chaosem. Jeszcze trzeba będzie innego wilka ubić. Oddamy te skórki. Dostaniemy nagrodę. Poparcie, jeżeli chodzi o czeladnika. I miejmy nadzieję, że zajdziemy dalej. O, tu będziemy mieli to wsparcie. Yo. Hej, czekaj, nie tak szybko. Spokojnie. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Z jednej z farm. Farmer, Więc nie powinieneś samotnie wędrować przez tak niebezpieczną okolicę. Kto wie, co może ci się przydarzyć. A właśnie. Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Na przykład bandyci. Takiego słabe usza jak ty zjedzą żywcem na śniadanie. Jeśli nie wpadniesz w ręce bandytów, zajmą się tobą dzikie bestie i najemnicy grasujący w tych lasach. Znajdź sobie najpierw chociaż jakąś przyzwoitą zbroję. No niestety. Założę nic nie się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Skąd ty to wiesz? Czekaj, właśnie, sprawdźmy, ile mamy hajsów. Bida, znowu bida. Przypuśćmy, że będę potrzebował twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. No to ile? Na początek 10 złotych monet. Co o tym myślisz? Za mało, ale niech będzie. Czemu nie? Oto twoje 10 sztuk złota. Nie masz pieniędzy. Może więc powinieneś się zastanowić. Co? Przyjmam 31 sztuk, a ty chcesz tylko 10. Ej, fuck the system. Kurde, facepalm. Co za... Nie, żal i to totalny żal. Dobra, zniszczę jakoś tego wilka z tego firebola. O kurde. Dobra, spalił się ze wstydu. Bo mnie zobaczył. A teraz przynajmniej to się jara i to porządnie. Jeszcze to płonie. O, i jest efekt po tej kuli ognia, że teraz już się nie jara. Dobra, walić to. To jeszcze grzybki. Zapomniałem. Wracamy do miasta. Tu jeszcze jeden grzyb. No dużo tego będzie tutaj zbierania, lutowania. No już mamy 6 sztuk, wystarczy teraz to oddać i pójdziemy sobie tego Watrasa. Tutaj mamy Bal Parweza, pamiętamy tego typa z Gotika pierwszego. Siema. Słyszałam co innego. Да прибудет с тобой. What? Все в порядку? Aha. Daj spokój. Nie mowa totalna. Niczego jej już. To jest Maxi King, ten, który mnie nie lubi. A będzie jeszcze gorzej. Tylko szuka roboty. Na maga ognia by się nie nadawał w ogóle. Tak tylko stwierdzam. 35 minut materiału mamy. Prawie że, chyba że już jest. Ale jeszcze tak z 5-10 minut zobaczymy. Dnia bestia powróci na ziemię. Mam swoje zdanie na ten temat. Okej, już jesteśmy na miejscu. Oddajemy mu skórki. Siema, masz tu. Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. No wiem. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz?
Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Bo ja to wiem. Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż. No cóż. Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Debila. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem straże przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. No, ten paki. Jak dorwę tego łobuza. Spokojnie, spokojnie, pomogę ci. Dobra, teraz jeszcze tylko mamy jeden ostatni wymysł. Pójdziemy se tutaj do Harada. Siema. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie. Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. No, no, to już jest Hannibal. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. Okej. Okay. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. No i mamy już jeżeli to zrobionego. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Okej, okay, masz tutaj. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Mhm. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. No więc widzisz. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stłuc orka. Jeśli chodzi o mnie, możesz zacząć od zaraz. Aha. Ale jeśli chodzi o pozostałych mistrzów... Torben powiedział, że z nim nie rozmawiałeś. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Sam chce, żebyś został jego czeladnikiem. Odbyłem z nim krótką, ale poważną rozmowę na ten temat. W końcu się zgodził. Konstantino jak zwykle o nic nie dba. Powiedział, że jeśli chodzi o niego, możesz się uczyć czego tylko chcesz. A Mateo powiedział, że oddałeś mu jego złoto. Widzi mi się, że jesteś honorowym młodzieńcem. To oznacza, że zaskarbiłeś sobie przychylność czterech mistrzów. Wystarczy, żebyś został przyjęty na czeladnika. Git. Jesteś gotów, by zacząć u mnie terminować? Tak, jak najbardziej. Chociaż bym jeszcze przemyślał. Choć z drugiej strony, tak, wchodzę w to. Wchodzę w to. O, dobrze. Siła plus dwa. Nauczę cię, jak wykuć porządek. Chociaż tak nie powinno być. Poza tym czas, żebyś nabrał sił. Marniejesz mi w oczach. Oho. No, poskolku ty teraz mówisz mój, to pierwszy rok dla ciebie. Super. Dzięki. Samo sobą. Вот так. Daj jeszcze. Вот, weźmie tu odzież. Ja nie chcę, żeby... Dzięki, dzięki. Kuźnieczny molot. Nie ciapkaj, że ty kap... Tak jest. I trzeba być teraz kowalem. Losu. A jest przysłowie. Każdy kowal jest... A teraz też, żebym to zawalił. Każdy jest kowalem swojego losu. O. No to teraz mamy właśnie ten oto przykład. Dałeś mi chyba jeszcze jakąś broń. Młot kowalski. Zarąbiście, normalnie jestem happy. Woohoo!
Odłóż broń. Dobra, dobra, spokojnie. Ja tylko testowałem, No, dobra, nie bądź zły na mnie. Dobra. Każdy jest kowalem swego losu. Znowu ty. Czego chcesz? Jestem twoim uczniem. Mam prawo tu być. Chcę sprzedać broń. Więc zrób coś. Aha, okej. Naucz mnie, jak wykuć porządny miecz. Dwa punkty nauki i trochę złota trzeba tu mieć. Kurczę, my w ogóle mamy jakieś złoto? Bieda. Tak myślałem. Nie mamy prętów w ogóle. Hej, ty! Nowa twarz w mieście, co? Mhm. Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. Super. Jak to jest być czeladnikiem u kowala? Dlaczego pytasz? Chcesz zostać moim następcą? Mhm. Może. Czemu nie? Okres nauki mam już prawie za sobą, a po nim wyjadę z miasta. Ale nie z powodu Harada. To dobry mistrz. Wiele się od niego nauczyłem. Powiedz mi coś więcej o mistrzu Haradzie. Jest teraz w kiepskim humorze. To widać. Kilka dni temu przyszli paladyni i kazali mu wykuć dla siebie trochę mieczy. No i zakazali mu sprzedawać miecze komukolwiek innemu. Teraz haruje dzień i noc, żeby jak najszybciej ukończyć tę pracę. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Okej. Ostrzenie broni... 200 sztuk złota. Kurde, nie, ja chyba oszaleję zaraz. Ostrzenie broni. Właśnie to jest to... mam pomysł, a jeszcze moment. Idę się zadłużyć. W dupie mam to. Idę się zadłużyć. Teraz już będę miał hajsy. Dzień dobry, dzień dobry. Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Dobra, chcę 200. Pożycz mi trochę. Jasne. 200 sztuk. 200 sztuk złota. To sporo pieniędzy. Jutro Aha. masz się tutaj zjawić wraz z moim złotem. Jasne. Super. Dobra, mamy te 200 i teraz idziemy je wykorzystać na naukę ostrzenia broni. Jej. Proszę bardzo. Хорошо. Смотри внимательно, как это делается. Ага. Все, что... Я научу тебя за... Ага. Берешь ржавый меч. Ты показывай мне. Прижимаешь заготовкой клинка. И плавно... Який подъяр, по точильному камню вправо-влево. Добра, вправо-влево. Заготовка клинка. И чтобы меч не перегревался и не из... Dobrze, Первое время ты будешь... Но придет время, и ты сможешь затачивать дюжину. Уху, заеромбище. Co? Ty frajerze, nawet złota nie... Te, co mnie od frajerów nazywasz? Kto ci pozwolił? Kurde, frajerem mnie nazywa. Co za... Czym? No właśnie, nie mam czym. Hej! Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. O, masz. Znaczy, dzięki. Dobra, trzeba najpierw nagrzać ostrze. Wiem, nie, co ja tu w ogóle robię? Podgrzewaj stal. Хорошо. 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 O, fajnie, tu jest ulepszone o tyle. Suwaj, suwaj tyłek. Mamy rozgrzane ostrze. Teraz zrobić... A nie ma czym, super. Muszę poczekać na tego Harada. Mamy już 45 minut materiału. I to nawet dobrze, to jeszcze chwilę poczekamy. Okej, teraz mi ustąpi kowadła. O, ulepsz pancerz. Można ulepszyć. Nie można, kurde.
Wykuj zwykłą broń. Nie można. Kurde, no. Hej. To znowu. Naucz mnie kucia bronią. Naucz mnie. My też żeśmy właśnie zrobili głupotę. Kurde. Nawet złota. Ojeju. No cóż, nie wyszło mi tak jak chciałem. Dobra, wiecie co? Moglibyśmy już w sumie skończyć odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Sorki, że mnie tutaj Watras rozprasza, ale no, tym swoim gadaniem nie lubię tego. Lol, coś usłyszałem dziwnego. Tak czy inaczej, trzymajcie się, na razie, yo, do następnych odcinków.